Proszę Państwa, w momencie, kiedy, to znaczy w okresie, przepraszam, nie w momencie, kiedy cały nasz nieszczęśliwy kraj będzie pogrążał się w świątecznej nirwanie, która zacznie się 23 albo 24 grudnia w Wigilię, a skończy się prawdopodobnie aż 6 stycznia w Trzech Króli, których liczbę pan Ryszard Petru podwoił, no to nasi umiłowani przywódcy chyba w nirwanę nie popadną, dlatego że stoi przed nimi bardzo poważny problem w postaci odpowiedzi na pytanie, jak pieniądze zarobić i wianuszka nie stracić. Krótko mówiąc, chodzi o rozwiązanie problemu kwadratury koła. Przypomnę, o co chodzi. Otóż pan minister Szynkowski vel Sęk po negocjacjach, jakie tam odbywał w Brukseli, negocjacje to musimy w cudzysłowie, bo tam panu ministrowi po prostu Komisja Europejska podyktowała formułę bezwarunkowej kapitulacji Polski. No i on z tą formułą w postaci założeń do projektu ustawy przyjechał do Polski. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość ujęło to założenie w żelazne ramy ustawy, a pani kierowniczka Sejmu zarządziła posiedzenie, na którym w stachanowskim tempie zostałaby ta ustawa przyjęta. No, ale tutaj włączył się pan prezydent, który poczuł się wydymany przez pana premiera Morawieckiego i pana ministra Szynkowskiego vel Sęka, no i przez naczelnika państwa, dlatego że wśród tych założeń do projektu ustawy było jedno, które było ewidentnie sprzeczne z konstytucyjnym porządkiem państwa, mianowicie pomysł, żeby sprawy dyscyplinarne sędziów przejął od Sądu Najwyższego Naczelny Sąd Administracyjny. No, Naczelny Sąd Administracyjny owszem jest, ale do jego kompetencji należy badanie zgodności z prawem decyzji administracji publicznej, w ogóle rozstrzygnięć administracji publicznej, natomiast o żadnym dyscyplinowaniu sędziów mowy nie ma, więc wymagałoby to zmiany konstytucji, to po pierwsze, a po drugie, żeby nadomiar złego, tam wśród tych ultimatywnych zaleceń było również testowanie niezawisłości sędziowskiej. No i tutaj pan prezydent się poczuł wydymany, dlatego że testowanie niezawisłości sędziowskiej polegałoby na tym, że jedni sędziowie, a konkretnie ci, którzy byli rekomendowani do nominacji przez starą Krajową Radę Sądownictwa, w której zasiadali sędziowie, co to samego jeszcze znali Stalina, a w każdym razie generała Jaruzelskiego, no to by mogli badać i pokwestionować niezawisłość, a zatem i legalność sędziów rekomendowanych do nominacji przez nową Krajową Radę Sądownictwa, w której zasiadali sędziowie znający już tylko samego naczelnika państwa. No a ponieważ pan prezydent Duda, jak wyjaśnił, mianował już 3000 takich sędziów, no to po prostu by został ośmieszony na całą Europę i w ogóle do końca życia. Więc nieugięcie stanął na nieubłaganym gruncie konstytucyjnego porządku, no i powiedział, że żadnych takich rozwiązań, które by doprowadziły do tego testowania niezawisłości sędziowskiej i kwestionowania legalności jego nominacji, on nie podpisze. No, poważna zastawka została tutaj podjęta. Pan premier Morawiecki powiedział jednak, że no, trzeba przyjąć to rozwiązanie, które przywiózł pan Szynkowski vel Sęk, dlatego że inaczej forsy nie będzie. A pan rzecznik rządu, pan minister Miller uzupełnił to taką uwagą, że no, tam mogą być jakieś modyfikacje nieznaczne, ale nie odbiegające w sposób zasadniczy od tej formuły bezwarunkowej kapitulacji. No i teraz, ponieważ głosowanie nad posiedzenie Sejmu, na którym ma być rozpatrywana ta sprawa, zostało przeniesione na 11 stycznia, no to teraz trwają tutaj gorączkowe zabiegi, jakby tutaj i pieniądze zarobić i wianuszka nie stracić, czyli jak tutaj rozwiązać problem kwadratury koła. Gdybym się nie bał o posądzenie o ruską agenturę, to bym przytoczył tutaj takie rosyjskie porzekadło: bez wódki dzieła nie rozbierzesz, to znaczy bez wódki sprawy nie rozwikłasz. No ale obawiam się tego posądzenia o ruską agenturę, w związku z tym nie przytoczę tego porzekadła. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że okres świąt, Sylwestra, Nowego Roku, aż do Trzech Króli stwarza bardzo dużo okazji, żeby tutaj wódeczką pokrzepiać umysł zniewolony. No i w związku z tym bardzo możliwe, że nasi jurysprudenci znajdą jakąś formułę na tyle ogólną, że będzie można ją tam przyjąć i wtedy pani kierowniczka Sejmu zarządzi tu stachanowskie tempo procedowania tej ustawy, a który z posłów będzie tam pyskował czy kręcił nosem, no to mu każe następnego dnia przyjść z rodzicami i wszystkich w ten sposób zdyscyplinuje. Proszę Państwa, żeby było jeszcze zabawniej, to pan poseł Krzysztof Bosak ujawnił, że pan minister Szynkowski vel Sęk nie przywiózł ze sobą żadnych zobowiązań z Komisji Europejskiej, że nawet takich, że jak ta ustawa zostanie przyjęta, to oni odblokują pieniądze. Nic, tylko na gębę. Diabli wiedzą, z kim te uzgodnienia tam zapadły. No i w związku z tym pan prezydent Duda został już raz tak wydymany przez Komisję Europejską, kiedy zlikwidował Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, no i tam Izbę Odpowiedzialności Zawodowej utworzył, no ale jak się okazało, nic nie pomogło. Nie z nami takie numery, Brunner, czy tam nie z nami takie numery, Duda, mogła powiedzieć komisarka Wera Jurowa. No i to widzimy, że niezły bigos żeśmy wdepnęli, no ale tak to jest, jak się chce pieniądze zarobić, to tam prędzej czy później wianuszek trzeba stracić. Proszę Państwa, żeby tutaj jakby na domiar złego, jakby tego było mało, to jeszcze w Komendzie Głównej Policji wybuchł pocisk granatnika. Tamten granatnik dostał pan komendant główny w prezencie, no i myślał, że to zabawka i tam się nim bawił, no ale okazało się, że to nie zabawka, że ten granatnik nie dość, że jest prawdziwy, to jeszcze nabity. No i pocisk przebił dwa stropy tam, i na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. Wszyscy koncentrują się na komicznym aspekcie całej sytuacji, chociaż nie, bo na Ukrainie najpierw pojawiło się wyjaśnienie, że nikt nie chciał skrzywdzić polskiego komendanta głównego policji, ale jeden z tych, co wysłał mu w prezencie ten granatnik, to został generał zawieszony w obowiązkach, więc widocznie jakieś tam intencje miał. Ale mniejsza o to. Proszę Państwa, wielce czcigodny poseł Łajza, z którym ja tam rzadko kiedy się, właściwie nigdy się nie zgadzam, wystąpił w związku z tym z pomysłem, żeby stworzyć specjalną komisję, która by zbadała ten incydent, no i wyjaśniła przyczyny. Tym bardziej, że pan minister Kamiński powiedział, że nie ma mowy o dymisji pana komendanta głównego, który w ogóle poczuł się stroną pokrzywdzoną w tej całej sprawie. No więc ja wyjątkowo tym razem się przychylam do pomysłu wielce czcigodnego posła Łajzy, żeby taką komisję powołać, i dodam od siebie, że byłoby dobrze, gdyby na czele tej komisji stanął wielce czcigodny poseł Antoni Macierewicz. To ta komisja myślę, że szybko by wyjaśniła, doszła do wniosku, że to Putin temu jest winien, bo podmienił granatnik z takiej atrapy na prawdziwy, no i nabił go jeszcze tak, jak te ładunki wybuchowe w samolocie lecącym do Smoleńska, tam wsadził specjalnie, no i doszło do nieszczęścia. Proszę Państwa, więc wszyscy się koncentrują na tym aspekcie komicznym, a ja chciałbym zwrócić uwagę na aspekt taki symboliczny, bo no cóż, jeden taki prezent ze strony ukraińskiej doprowadził do tragedii w Przewodowie, gdzie 2 osoby zginęły. Teraz na szczęście żadnych ofiar na ołtarzu przyjaźni polsko-ukraińskiej nie było, no ale to nie ma przypadków, są tylko znaki, jak mówił świętej pamięci ksiądz Bronisław Bozowski, więc ja to odczytuję jako kolejne poważne ostrzeżenie ze strony Pana Boga, żebyśmy z tą przyjaźnią polsko-ukraińską jednak nie przesadzali. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba by zwrócić uwagę, bo to jest bardzo niepokojąca rzecz. Otóż pan doktor Zbigniew Martyka został zaciągnięty przed lekarską kiblówkę. Dlatego mówię, że lekarską kiblówkę, bo to sąd lekarski, ale przy drzwiach zamkniętych się ta cała kiblówka odbywała. Publiczność licznie zgromadzona była przed tym budynkiem, nie została dopuszczona, bo tam jakieś fagasy zatrzasnęły drzwi, a przy okazji jeszcze przytrzasnęły rękę wielce czcigodnego posła Grzegorza Brauna, który tam chciał razem z wielce czcigodnym posłem Berkowiczem przysłuchiwać się tej rozprawie w ramach wykonywania obowiązków poselskich. No więc jakieś fagasy przytrzasnęły drzwi razem z ręką, krew się polała, krótko mówiąc, pierwsza krew w obronie wolności słowa została tu przelana. Proszę Państwa, dlaczego mówię, że w obronie wolności słowa? Dlatego, że pan doktor Martyka został skazany na rok zawieszenia wykonywania zawodu lekarza za, jak tu prasa, media podały, głoszenie opinii sprzecznych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. No, proszę Państwa, to nie on jeden, bo to w przeszłości bardzo wielu ludzi głosiło opinie sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i na szczęście robili to, narażając się na rozmaite niebezpieczeństwa, bo gdyby tak nie robili, to nadal bardzo wiele chorób pewnie leczylibyśmy zamawianiem, bo to autorytety ówczesne pewnie stałyby na nieubłaganym stanowisku, że zamawianie jest najskuteczniejszą formą terapeutyczną, najskuteczniejszą metodą. Widać wyraźnie, że wracamy do pewnych stalinowskich metod. Dlatego, że no za Stalina, jak pamiętamy, był taki koryfeusz nauki Trofim Łysenko. Jego teorie bardzo się Stalinowi spodobały. Jak ktoś nie wierzył w Łysenkę, no to właśnie głosił albo nawet tylko powątpiewał w teorie stanowiące naukę przodującą. No i był z tego powodu, mogły czekać go bardzo grube nieprzyjemności z dołem, z wapnem łącznie. Pan doktor Martyka na razie dołu z wapnem nie zaznał, no ale jesteśmy dopiero na początku drogi, także wszystko przed nami. Proszę Państwa, warto na to zwrócić uwagę, żeby zaprotestować, póki jeszcze czas, póki jeszcze dół z wapnem nie jest w robocie, ale jak mówię, na początku drogi jesteśmy i tutaj rewolucja komunistyczna postępuje i tu żadnej tolerancji spodziewać się ze strony tych promotorów rewolucji komunistycznej spodziewać się nie możemy. Proszę Państwa, przenosimy się na koniec na forum międzynarodowe. Otóż widać wyraźnie, że wojna na Ukrainie potrwa co najmniej przez najbliższy rok 2024, tak? 2023, przepraszam, a może nawet 2024 też, dlatego, że pan prezydent Zełenski najpierw pojechał pociągiem do Przemyśla, potem tam przesiadł się na samolot na lotnisku w Jasiące, przesiadł się na amerykański Boeing, który zawiózł go do Waszyngtonu, no i tam spotkał się z prezydentem Bidenem. Prezydent Biden podarował mu 45 miliardów dolarów, no, w postaci dostaw broni i amunicji, także no 45 miliardów dolarów, o to przez rok można wojować jak najbardziej. Potem prezydent Zełenski wygłosił w kongresie przemówienie, kongres tam się rozpływał, owację na stojąco mu zrobiono, tak jak w swoim czasie Kukuńkowi. No ja się tej owacji nie dziwię, bo proszę Państwa, jeżeli prezydent ukraiński gotów jest i to jeszcze w dodatku mówi, że Ukraińcy nie chcą, żeby ktoś za nich tam walczył do wolności Ukrainy, tylko sami będą wojować, no to czegoś chcieć więcej, czegoż Stany Zjednoczone miałyby chcieć więcej. I, że tak powiem, dadzą zarobić przemysłowi zbrojeniowemu, który zapłaci podatki od tych zysków, a jednocześnie tutaj będą prowadziły na Ukrainie wojnę z Rosją do ostatniego Ukraińca. No to nic dziwnego, że owacja taka dla prezydenta Zełenskiego w kongresie została przeprowadzona. Pan prezydent Zełenski powiedział, że w przyszłym roku powinien nastąpić punkt zwrotny w tej wojnie. No, rozumiemy, że ostateczne zwycięstwo powinno nastąpić. No to jest oczywiście, wszystko jest możliwe, no ale Putin też coś tam pewnie kombinuje. W związku z tym, zgodnie z podejrzeniami, z którymi się tutaj z Państwem dzieliłem od kilku tygodni, wojna na Ukrainie przechodzi w stan przewlekły. Na szczęście, dopóki tutaj Polska nie została do tej wojny wciągnięta, ale zawsze takie niebezpieczeństwo nad nami wisi, to cieszmy się, że na razie salwa nie padła w nas. No i dzięki czemu możemy świętować spokojnie Boże Narodzenie, o czym na Ukrainie mowy być nie może, nie tylko ze względu na wojnę, ale również ze względu na to, że ukraińska cerkiew prawosławna właśnie postanowiła przenieść święta Bożego Narodzenia na 25 grudnia, a rosyjska cerkiew, znaczy ukraińska cerkiew prawosławna, która podlega patriarchowi moskiewskiemu, zachowuje dawny kalendarz juliański, zgodnie z którym tam Boże Narodzenie przypada mniej więcej w okolicach naszego święta Trzech Króli. No więc dodatkowy front wojny na Ukrainie się otwiera. Tym razem tutaj artyleria chyba nie będzie potrzebna, tylko obydwie strony wojujące obłożą się tam anatemami. No ale to my na szczęście nie musimy się tym przejmować, dlatego że Kościół prawosławny w Polsce jest autokefaliczny, więc może się tutaj sytuować na zewnątrz tego całego sporu. W związku z tym życzę Państwu wesołych świąt, dopóki nie padnie salwa, niech nam humory dopisują. No i do zobaczenia.